grasz w Warcraft Rumble i zastanawiasz się, skąd wziąć więcej tych ulepszeń armii, albo tych iskierek, które służą do ulepszania bohatera, bądź po prostu interesują cię podziemia, to jak te podziemia wyglądają, na czym polegają, co można tutaj wygrać, czy też zdobyć, oraz jak się je gra, no to jeżeli tak, no to świetnie, bo w tym filmie właśnie na tym się skupimy. Zacznijmy sobie od podstaw. Tak jak tutaj widać, te podziemia trwają jeszcze 1 dzień i 6 godzin. Chodzi o to, że co tydzień mamy kwalifikacje innej rodziny, czyli inna rodzina liderów może do takich podziemi wejść. W tym tygodniu mamy przymierze, w następnym tygodniu, to gdzieś zaraz tutaj będzie pokazane, będzie inna frakcja i będziemy mogli tylko bohaterami innej frakcji wejść do podziemi. Jeżeli chodzi o nagrody, to za każdego bossa dostajemy energię iskry, a za pełne wyczyszczenie całych podziemi dostajemy możliwość zupgrade'owania czy ulepszenia właśnie naszej armii. Brzmi być może prosto, ale wcale takie proste nie jest. Już tłumaczę dlaczego. Spójrz, ja mam Tyriona, który był tutaj już 3 razy bodajże i on walczy teraz z przeciwnikami na 8 poziomie. Postacie, które jeszcze tutaj nie były, walczą z przeciwnikami na 5 poziomie. I za każdym razem, jak ukończymy takie podziemie i dostaniemy tą nagrodę za wyczyszczenie całego podziemia, to kolejny raz będzie trudniejszy, będzie z levelem wyżej. Tutaj możemy sobie jeszcze zobaczyć kolejność, następna jest Horda, później jest Blackrock, później są Undeady, a później są Bestie. W każdym razie my dzisiaj wybierzemy sobie Tyriona, on będzie naszym liderem w tej wyprawie. I tutaj mamy do wyboru 3 relikty. Pierwszy relikt sprawia, że po rozstawieniu jednostek z przymierza przyzywamy też w swojej bazie piechura. Czyli za każdym razem jak wystawię jednostkę z przymierza, to dostaję dodatkowego piechura. To byłoby spoko, znaczy to jest nawet spoko, bo mam 4 jednostki z przymierza. Natomiast na pewno jeżeli byśmy chcieli to brać, no to można wtedy pomyśleć o tym, żeby tych jednostek wrzucić więcej. Kolejne, twoje mini wybuchają w chwili śmierci, zadają pobliskim wrogom obrażenia oraz zatruwają ich. No i ostatnie, przywódca odzyskuje 10% zdrowia co 5 sekund. To ostatnie wydaje mi się ciekawe, bo on jest ogólnie dosyć tankowy. Natomiast czy 10 sekund co 5, czy 5% co 10 sekund to dużo? Chyba nie, a ci piechurzy mogą trochę zrobić, bo mam 4 jednostki z przymierza, więc weźmy sobie to. Pierwszy boss to jakiś tam murloczek i za niego dostajemy Anka, który służy, który działa w ten sposób, że jeżeli na drugiej albo trzeciej mapie przegramy, to będziemy mogli tą walkę powtórzyć. Pierwszą walkę jak przegramy, to odpadamy z podziemia, ale w przypadku drugiej mamy tak jakby jedną powtórkę. No jeżeli nie przegraliśmy na pierwszej i na drugiej, no to w przypadku trzeciej walki mamy 2 powtórki, no i też dostanę 80 isk energii. Lecimy do walki. Same walki są, powiedziałbym, dosyć standardowe, wyglądają tak jak te w kampanii. Natomiast z tego co widzę, mają jakieś takie dodatkowe mechaniki. Być może to jest mapka z kampanii, nie kojarzę, żebym taką spotkał i nie kojarzę takiej walki. Natomiast może coś przegapiłem, a być może jest to mapka unikatowa, tego nie wiem. Natomiast na tej mapce nie ma tutaj niczego takiego jakiegoś super charakterystycznego czy trudnego. Poza tym, że tutaj wychodzą murloki, które strzelają, które stają sobie tutaj i strzelają w jednostki tutaj i tutaj. Co jest dosyć irytujące, nie ukrywam. Dobra, ja też nie będę tutaj z siebie robił jakiegoś koksa i powiem wprost, muszę się skupić, więc istnieje spora szansa, że nie będę bardzo rozmowny w trakcie pokazywania tych walk. Ewentualnie po prostu przyspieszę, żeby tutaj nie nudzić. No tutaj te murloki robią sporo problemu. Na nie przygotowałem sobie pilotkę i mam nadzieję, że uda mi się trafić we wszystkie 3. Ten teren nie jest taki równy. Tutaj pytanie, czy ona da radę? No oczywiście nie da rady, więc trzeba to dobić. No niestety, tak to już wygląda. No to jest właśnie dosyć problematyczne, ale dobra, tutaj się chłopaki przedarli. Idą sobie spoko, mamy wieżę przejętą. Możemy rzucić tutaj kobolda, niech zbiera złoto. Skrzynki mi mamy pozbierane. No i tutaj by się przydało dorzucić Tyrionowi drugiego Tyriona. Myślę, że w tym momencie, jak są 2 Tyriony, to jest dużo heala. Więc to jest dobra nowina, tylko tego kobolda mogliby zabić. A chcę wrzucić łowczynię, bo łowczyni jest dobra na tą grupkę, która tutaj jest. Więc niech se działa. Dobra. Tutaj te murloki już są zabijane przez jednostki, które przechodzą. Nie wiem, co się stało z koboldem, że nie zebrał złota, ale rzucimy jeszcze jednego. A, może zginął od tych... Jest to dosyć prawdopodobne. Lewa strona nas jakoś super bardzo nie interesuje. No to interesowałoby nas, żeby przedrzeć się tutaj do bossa. Więc zrobimy sobie tak. Rzucimy jeszcze to. Czy my chcemy robić tak? Nie, my nie chcemy tak robić. Rzucimy sobie kolejnego Tyriona i niech oni tam walczą z tymi. Tu się u mnie nic w bazie nie dzieje. Więc jest wstępnie bymrzek Gites.
No chyba dopadli tego. Więc myślę, że tu już GG. Po pokonaniu gościa dostajemy nagrody, klikamy sobie odbierz, no i oczywiście też dostajemy kolejny relikt, ponieważ w tych podziemiach z każdą walką nasza armia staje się silniejsza. Twoje dystansowe mini z każdym atakiem zadają większe obrażenia, efekt ten zeruje się przy ich ruchu. Nie brzmi to super dobrze, szczerze powiedziawszy, chociaż nie wiadomo jakie, o ile są te obrażenia większe. Twoje mini o koście 4 lub 5 zł zostają rozstawione z osłoną, która pochłania pierwsze przyjęte uderzenia. No nie jest to jakieś super chyba. Mini mają ukrycie. Nie, to nie. To albo to. Ja nie wiem. Chociaż w sumie jakby ona tak miała zwiększone obrażenia. Dobra, weźmiemy to, no bo to nie wiem, czy to jest jakieś super duże. No jak tam dostanie jakiegoś małego hita, to bez sensu. A to wydaje się być bardziej uniwersalne. No i tutaj mamy drugiego bossa. Ponownie dostajemy ten Ang. Mamy już jeden zebrany. No i też mamy kolejną energię. Lecimy do walki. Ja już tą walkę robiłem i wiem, jak ona wygląda. No tutaj mamy takie zielone maś, nie wiem jak to nazwać, jakiś toksyczny kwas, który rani nasze jednostki, więc chcemy iść środkiem, bo nie przygotowałem jakoś super dużej ilości jednostek. A nie, to postawimy tutaj w takim wypadku, a to postawimy tutaj. Nie przygotowałem jakoś jakiejś dużej ilości jednostek, jednostek latających. Ale ta walka nie była jakaś specjalnie trudna, no tutaj akurat oberwie nam się, już trudno się mówi. Tego możemy rzucić na szybciocha. Tu rzućmy sobie to. Kontrolujmy, co tutaj leci. Leci jakiś latający. Więc damy sobie jeźdźca gryfa. Tutaj jest ziomek idzie, ale on się też sam zabija. To jest całkiem przyjemne. Dobra. No, niestety na piechur umarł. No, piechurzy chyba nie robią zbyt wiele. Tutaj już poczekamy, aż to się stworzy. Chociaż nie wiem, czy to była dobra decyzja. Nie, no raczej była. Raczej była. Damy sobie Tyriona. Niech tutaj ziomeczki coś kombinują. A tutaj myślę, że przeatakujemy nią, żeby nas broniła. I teraz tak, oni sobie tam walczą. Danie tego wilka tutaj nie jestem pewien, czy jest najlepszym pomysłem, bo zanim on dojdzie, to reszta może już zginąć. To się chyba wydarzy. No ale powiedzmy, że tak gramy trochę na chłopski rozum. No tak, jełupowato. Czyli rzućmy jednostkę, żeby se poszła i zginęła. Tutaj niestety ten gryf idzie i ten gryf nie jest dobrą nowiną. Ale mamy tutaj też swoje jednostki, więc wielkiej tragedii nie ma. To już jest trochę większą tragedią. No ale na to wiele aktualnie nie poradzę. Mamy tu latających. O Jezu. Trochę nam się tutaj tego narobiło. Tu wypadałoby wspomóc naszą ekipkę słodką. Dobra, wyczyściliśmy. No jeszcze tego gargulca trzeba zabić. Gargulce są niebezpieczne. Na nich sugeruję uważać, bo one mają dosyć dużo życia. I jak było widać na załączonym obrazku, całkiem dużo obrażeń zadają budynkom, bo to są jednostki oblężnicze, które atakują tylko budynki. Ale jak zaatakują, to raza porządnie. Dobra, chwilowo mamy tu, co ciekawe, spokój. Więc może byśmy spróbowali spuszować jakiś atak. Taki, rzekłbym, ostatniej szansy nawet. Wolę nie patrzeć, co tu się dzieje. Się nie dzieje nic dobrego. Ale jak dorzucimy Tyriona... O ile ten pierwszy nie zginie. No, zginął. Dobra. Nie był dobry pomysł, żeby to mówić w tym momencie. Ale możemy zrobić też tak. Dobra, mamy to. Lecimy z następną. Znaczy jeszcze nagrody. Mamy nagrody standardowe. Odbieramy sobie. I teraz będziemy mieli fajną walkę, gdzie będziemy z trzema bossami walczyć. Ale najpierw relikt. Mini z żywiołami zadają podwójne obrażenia, ale zyskują wrażliwość. Nie wydaje mi się, żebym jakoś bardzo to chciał. Wystawienie swobodnej mini ogłusza pobliskich wrogów na sekundę. Latające mini unikają pierwszych wymierzonych w nie ataków. Pomyślę chwilę. Wezmę sobie te tajemne kryształy. I tutaj walczymy z taką hydrą, która ma 3 główki. Jak sobie zrobimy tą walkę, to dostajemy 130 iskry energii oraz dostajemy też dodatkowy upgrade armii. Więc lećmy do walki. Ta walka wygląda w ten sposób, że tu mamy jedną głowę, tu mamy drugą, tu mamy trzecią, a później będziemy mieli tam 3 naraz. Co ciekawe, nie jest to aż takie trudne, głównie dlatego, że te głowy mają
relatywnie niedużo życia, bym powiedział. Dosyć łatwo jest je pokonać. A przynajmniej tak było, jak walczyłem z poziomem 7. Teraz walczymy z poziomem 8. Więc tam trochę trudniej powinno być, ale też bez jakiejś przesady większej. To mamy za nami. O, tu sobie rzucimy tego ziomeczka. Rzucimy sobie to. To może być akurat całkiem nie najgłupsze tutaj. Oj. Dobra. Jednak ona jak ma zwiększone obrażenia, to trochę tych obrażeń zadaje z tego co widzę. Tyrion. Bardzo byśmy chcieli tutaj Tyriona. No hopla. I tutaj chcemy kobolda. Nie możemy wysyłać za dużo jednostek, bo jak one dojdą na przykład tutaj, to giną od tej wody, więc chcemy raczej w tak w równym momencie gdzieś tam pokonać jedną i drugą stronę. Zróbmy tak. No, dosyć dobrze ta pilotka tam zadziałała. Dobra, tutaj będziemy mieli easy. Tam jeszcze wieża nam pomoże. Teraz idziemy do tego ziomka. Narka. Teraz idziemy do tego ziomka, bo musimy zabić tą trzecią głowę i wtedy otworzy nam się przejście tam. Więc chcemy skoncentrować nasze jednostki na tej lewej linii. Jeżeli ona dojdzie i tutaj rzuci... No dobra, chyba nie dojdzie. Czy my tu mamy jakieś złoto? No możemy rzucić tego kobolda, żeby przewinąć minisów. I też on tam zdobędzie chociaż jeden goldzik, więc wyjdziemy na zero. A jak dobrze pójdzie, to nawet i dwa. Tu bym chciał chyba ją chlepnąć sobie. O, ładnie. No może nie aż tak bardzo ładnie. O, dobra. Otworzyło nam się teraz to przejście. Więc możemy wysłać jednostki tutaj po tą skrzynkę. No i ciśniemy tam ekipką naszą szczęśliwą, radosną, prosto do celu. Mamy trzy główki. Nie jestem pewien, ale jedna śpi z tego co widzę, więc chyba ona nie atakuje. Ale jeżeli mam być szczery, to wysłałem tu jednostki i zawsze i nie patrzałem na to, co oni tam robią. Bardziej patrzyłem, czy na przykład gold jest gdzieś do wydobycia. Tu jest jeden, ale zanim oni do tego golda dojdą, to trochę minie. My się już tutaj możemy przygotowywać do ataku na drugą linię. No, chociaż może trochę za bardzo optymistyczny jestem z tym atakiem na drugą linię, ale i tak idziemy tędy. No i myślę, że za chwilę powinno to paść, więc sobie to przyspieszmy. I w końcu możemy sobie odebrać nagrodę. 130 iskierek oraz upgrade naszej armii. Klikamy. I teraz tak, co się wydarzyło? On ulepsza sobie armię i tak jak widzimy teraz nowy poziom podziemi to jest 9. Czyli jak kolejnym raz zrobię sobie to podziemia, to moi przeciwnicy będą mieli już 9 poziom, co po prostu sprawia, że będą trudniejsi. I tutaj możemy sobie wybrać, co chcemy. Możemy sobie wybrać albo przymierze i będzie to okienko dawało 2 levele, a nie 1 level. Albo możemy sobie tutaj wziąć zaklęcia, bądź też swoboda. Czyli jednostkę, którą zrzucamy w dowolne miejsce. Ja sobie myślę, wezmę przymierze. Nie wiem, jak będę chciał tego Tyriona budować, co prawda to się da później zmienić, ale to na pewno jest dobre, nie? Ja sobie tutaj wrzucę huntreskę, czyli łowczynię. Zresztą zróbmy sobie tak. I wtedy łowczyni będzie miała dodatkowy poziom, a jak wiemy, lub nie wiemy, łowczyni jest dosyć dobrą jednostką, więc warto jej ten poziom dodatkowy dać. Jak sobie tutaj wejdziemy w armię, zrobimy sobie tak, mamy to. I też możemy sobie tutaj kliknąć i zmienić ulepszenia, gdybyśmy na przykład chcieli to podmienić na coś innego, tak? Więc też możemy spokojnie to wymieniać, jeżeli mamy taką potrzebę. Ja nie wiem, co ja tutaj będę grał dokładnie, więc na razie niech to sobie zostanie tak, jak jest teraz. A osobiście uważam, że dodatkowy poziom dla łowczyni jest bardzo, bardzo dobrą inwestycją. Tutaj też na pewno warto zwrócić uwagę, że ja sobie ją zamieniłem, ponieważ normalnie grałem tutaj sępy i wrzucę sobie sępy. A dlaczego wrzucam sępy i na co warto zwracać uwagę przy budowaniu własnej armii, to tego możesz dowiedzieć się z tego filmu, który się wyświetla teraz na ekranie. Tam mówię, jak właśnie tworzyć swoją armię, jak budować swoją talię, na co zwracać uwagę i o czym pamiętać, co jest kluczowe do odniesienia sukcesu, a mam na myśli te filterki tutaj. Więc jeżeli masz ochotę się tego dowiedzieć, to klikaj film i oglądaj, a ja się żegnam, do następnego, hej!